Genovefa urodziła się w roku 422 w Nanterre pod Paryżem. Pochodziła z rycerskiego rodu. Gdy miała 7 lat, przybył do jej rodzinnej wioski święty German w celu zwalczania herezji Pelagiusza. Dziewczynka stała wśród tłumu, który zgromadził się wokół świętobliwego przybysza. Święty German dostrzegł ją i przepowiedział, że zostanie świętą. Ofiarował jej także krzyż, z którym Genovefa nie rozstawała się nigdy. Za zezwoleniem rodziców oddała się uczynkom pokutnym i dziełom miłosierdzia. Po śmierci rodziców udała się do Paryża, gdzie zamieszkała ze swoją matką chrzestną. Tam z rąk miejscowego biskupa otrzymała welon dziewicy poślubionej Panu Bogu. Niedługo zaczęła gromadzić wokół siebie inne kobiety i zaprawiać je do podobnego trybu życia. Utrzymywały się one z pracy swoich rąk, a wolny czas poświęcały odwiedzinom chorym i niesieniu pomocy opuszczonym. Prowadząc życie ascetyczne, pełne gorliwości i wyrzeczeń, Genovefa oddziaływała szeroko poprzez swoją duchowość. Kilkakrotnie stawała się wybawicielką Paryża. W roku 451 w mieście powstał popłoch na wieść o naciągających Hunach. Genovefa zachęcała do zachowania spokoju, przepowiadając, że Bóg ochroni miasto, jeśli jego mieszkańcy podejmą modlitwę i post. Rzeczywiście Attila, wódz Hunów, skierował swoje wojsko w inną stronę. Ominął Francję i udał się do Italii. Gdy mieszkańcom Paryża groził głód, zorganizowała flotyllę rzeczną, która zaopatrywała miasto w żywność. Do ubogiego domku Genovefy przychodzili nie tylko ludzie prości, ale także i możni, by prosić ją o modlitwę i radę. Wśród nich znaleźli się również królowie Francji, Hilderyk i Chlodwik. Pan Bóg nie szczędził Genovefie trudnych prób. Dręczyły ją liczne dolegliwości fizyczne, które znosiła z heroiczną cierpliwością. Spotykały ją nie mniej przykre prześladowania ze strony przewrotnych ludzi. Okrzyczano ją nawet czarownicą i usiłowano spalić. Zmarła w sędziwym wieku 3 stycznia 500 lub 502 roku. Pochowano ją na podmiejskim cmentarzu Locotius, nazwanym później jej imieniem. Król Chlodwik I wzniósł tam kościół pod jej wezwaniem. Od 12 stulecia opiekę nad jej kultem sprawują kanonicy zwani genovefianami. W roku 1793 spalono jej relikwiarz. Obecnie miejscem jej kultu jest paryski kościół świętego Stefana ze wzgórza, gdzie znajdują się resztki zniszczonego sarkofagu. Corocznie od 3 do 12 stycznia trwa w nich uroczysta nowenna ku czci głównej patronki miasta. Wspominane jest niezwykłe wydarzenie z roku 1129, kiedy to procesja z relikwiami świętej Genovefy powstrzymała epidemię zatruć sporyszem, dziesiątkującą ludność Paryża. Genovefa jest patronką dziewic, pasterzy, producentów świec woskowych, rybaków, rzemieślników, właścicieli składów win i żołnierzy. W ikonografii święta Genovefa przedstawiana jest jako młoda mniszka lub pasterka pasąca owce. Malowana także z dwoma kluczami Paryża zawieszonymi u pasa, ukazywana, gdy przywraca wzrok, a także ze świecą. Jej atrybutami są anioł i księga, czaszka, kądziel, kij pasterski, dwa klucze, medalik, naczynie, niewidomy, którego uzdrowiła, oraz owca. Módlmy się. Panie Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Genovefę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,